mojej perspektywy i z perspektywy Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego jest to niezwykle ważna impreza. Jest to niezwykle ważna impreza, dlatego że tak naprawdę z organizacją tych igrzysk my jakby dokonujemy takiego restartu sportu akademickiego po COVID-zie. W igrzyskach w Łodzi uczestniczyło 4,5 tysiąca uczestników. Uczestniczyło 700 wolontariuszy z 51 krajów świata. Uczestniczyło ponad 1000 oficjeli sportowych. Ponad 6 tysięcy udział osób było zaangażowanych w rywalizację i organizację. Jest to największe wydarzenie w tym roku w Europie. Wydarzenie, które, i teraz powiem nieskromnie, że trochę się na tym znam, wielu uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, było znakomicie zorganizowane. Było i stanie się tak naprawdę benchmarkiem dla przyszłych organizatorów. Mam nadzieję, że jeśli utrzymamy ten poziom organizacyjny, to będzie jedna z takich wielkich, długofalowych korzyści dla rozwoju sportu akademickiego w Europie. Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od Akademickiego Związku Sportowego. Ja osobiście uważam, że jest co najmniej kilka miast akademickich w Polsce, które się by znakomicie nadawało na miejsce igrzysk. Dzisiaj bym powiedział, że takim miastem, które powinno mieć dużo odwagi, już ma dużo energii, dużo ambicji, jest Lublin. Myślę, że Lublin, potężne miasto akademickie w Polsce, trochę nieznane na świecie i w Europie, bardzo by na organizacji takich igrzysk skorzystało.